Szanowni Państwo, pojawiło się słoneczko na niebie, ciepło. Mam nadzieję, że pożegnaliśmy już zimę. W związku z tym przyspieszamy z naszymi modernizacjami i remontami na naszych sądeckich drogach. Szeroki front robót. Oczywiście, jak Państwo obserwujecie, w tej kadencji skupiłem się na tych głównych ciągach komunikacyjnych, takich jak ulica na przykład Nawojowska. Wkrótce będziemy się zajmować ulicą Jana Pawła II. Także znowu wrócimy na ulicę Piłsudskiego. Jednak bardzo ważne są takie łączniki, których kilka wytypowałem do remontu. Między innymi była to ulica Klasztorna, Żółkiewskiego, ale właśnie tak jak tutaj ulica Westerplatte. Przyspieszamy z modernizacją, to naprawdę była bardzo zniszczona ulica, ale bardzo ważna, łącząca ulicę Lwowską z alejami Sucharskiego. Kompleksowa modernizacja, tak jak zwykle po prostu robimy to bardzo, bardzo porządnie, włącznie z oświetleniem, ciągami pieszymi. Mam nadzieję, że mieszkańcy tej ulicy wytrzymają jeszcze te 2 miesiące i na koniec maja będziemy mogli się cieszyć nową nawierzchnią i nowymi chodnikami na ulicy Westerplatte. Szanowni Państwo, z ulicy Westerplatte płynnie weszliśmy w remont również ulicy Lwowskiej, a tak dokładnie ciągów komunikacyjnych, ciągów pieszych tutaj, które są od ulicy Westerplatte do skrzyżowania z ulicą Prażmowskiego. Myślę, że to ważny teren, ważne osiedle, nie tylko dlatego, że tutaj się wychowałem, ale bardzo dużo mieszkańców na całym osiedlu. Przede wszystkim wykonamy także tutaj bezpieczne przejście dla pieszych. To bardzo ważne dla dzieciaków, które przemierzają tą drogę do szkoły, czy do 18, czy do 20, dla tych osób, które korzystają tutaj z przystanku autobusowego. Dojdziemy po obu stronach do skrzyżowania z ulicą Prażmowskiego i jak Państwo doskonale wiecie, również ulica Prażmowskiego w skrzyżowaniu z ulicą Lwowską będzie kompleksowo wyremontowana.